Dobry wieczór Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Jak Państwo widzą, jestem w podróży i w związku z tym pozdrawiam Państwa z Ukrainy, a skoro już tutaj jestem, to oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na froncie, o tym, co dzieje się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, jak będzie wyglądała rosyjska ofensywa, o której tutaj wiele się mówi w Ukrainie, ona może nastąpić za 2 miesiące, może nastąpić za 3 miesiące, a może ona już się zaczęła. O tym będę rozmawiał z dzisiejszym gościem, także o tym, jak wygląda w tej chwili armia ukraińska, czy perspektywa dla Ukraińców jest dobra, czy zła. No i zahaczymy także o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, o to, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, o śmierć 7 wolontariuszy, którzy zginęli w izraelskim ostrzale, jak właśnie ta śmierć wpisuje się w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie od 7 października. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. No a skoro o ofensywach, o froncie mowa, no to moim gościem jest, proszę Państwa, nie kto inny, jak po raz kolejny na tym kanale, niezastąpiony pułkownik Piotr Lewandowski. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór, witam Cię serdecznie. No ja w warunkach komfortowych, ty, jak widać, polowych. Nie, ja w samochodzie to też bardzo komfortowo. No tak. Piotrze, to ja zacznę z grubej rury w sumie. Jest już ta ofensywa rosyjska, czy jej nie ma? Czy ona dopiero będzie za 2-3 miesiące? Tak jak niektórzy w Ukrainie tutaj mówią. Jak ty to widzisz? Znaczy, wiesz, z oceną ofensyw tutaj prawie od początku wojny jest pewien problem. Może nie od początku, ale ofensywa jak gdyby ma swoje atrybuty, tak? Czyli powinna stanowić taką wyraźną zmianę tempa walk, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na linii frontu, czyli intensywność uderzeń lotnictwa, ognia artylerii, działania wojsk pancerno-zmechanizowanych, gromadzenie odwodów, zapasów, ale co ważniejsze, mieć jak gdyby po jakimś czasie oczywiście kierunki głównego wysiłku, tak, czyli próba przełamania obrony przeciwnika, wyjście w tą, kiedyś trzeba było tłumaczyć, teraz każdy Polak wie, przestrzeń operacyjną, tak, prawda? Tutaj się mocno sprofesjonalizowało społeczeństwo polskie. I problem polega na tym, że w zasadzie po działaniach ukraińskich, gdzie była taka ofensywa na dwóch kierunkach, pamiętamy, czyli rejon Chersońszczyzny i uderzenie spod Charkowa, no i tam było widać tą ofensywę, tak? Tam kilka brygad w pierwszym rzucie, kilka te brygady wspierało i tam było widać kierunki uderzeń, manewr, ogień i tak dalej. I potem mieliśmy działania rosyjskie i też była dyskusja, czy to jest ofensywa, czy to nie jest ofensywa, bo wysiłek był rozproszony, bo ten napór rósł stopniowo, było takie powtarzanie uderzeń relatywnie niewielkimi siłami i tak dalej. Potem uderzenie ukraińskie, Zaporoże, prawie do końca tych walk, czyli od wiosny aż do jesieni, toczyła się dyskusja, czy to ofensywa, czy jednak to nie jest ofensywa. Ale wracając do twojego pytania, jak ja oceniam działania rosyjskie. Ja działania rosyjskie oceniam jako ofensywę, natomiast prowadzoną w nietypowy sposób, czyli ofensywę z takim wysiłkiem rozproszonym. No bo aktywność rosyjska wyraźnie wzrosła, są kierunki głównych uderzeń mimo wszystko, jest bardzo wiele uderzeń pomocniczych, ale są to działania ofensywne. Aha. Natomiast tu się mówi też, że ofensywa ma być wiosną bądź wczesnym latem. I czym się to będzie różnić? No, przede wszystkim wprowadzeniem kolejnych sił, bo Rosjanie gromadzą odwody. Wiemy, że Rosjanie obecnie są w stanie zarówno uzupełniać straty, jak i tworzyć odwody. Tam mowa jest o dwóch korpusach armijnych, ale jeden chyba do walki wszedł już i Rosjanie musieli użyć wcześniej go, czyli drugi korpus armijny.
jest jeszcze bodajże 44, jest kilkanaście samodzielnych brygad i kilkanaście samodzielnych, trudno powiedzieć, czy samodzielnych, ale kilkanaście pułków i kilkanaście samodzielnych brygad, czyli siły rzędu, no 250 tysięcy plus, tak to można ocenić. I teraz możliwości dwie są, że ta rosyjska ofensywa, ona będzie wyglądała w taki sposób, że albo nastąpi wzmocnienie na już istniejących kierunkach, gdzie są próby przełamania, albo Rosjanie pokuszą się na otworzenie nowego kierunku. Ostatnio mówi się o kierunku na Charków. Tak, o sumach, prawda? Nawet Ukraińcy... Tak. No bo to chodzi o to, żeby się przebijać trochę, pokażemy mapę, trochę bardziej na zachód od Charkowa i próbować wziąć w kleszcze Charków. Tak. I jeżeli tak się stanie, no to początek ofensywy będzie bardzo wyraźny. Mhm. Natomiast jeżeli nie, no to po prostu ta presja rosyjska będzie stopniowo narastać i to będziemy widzieć po na przykład dobowej ilości ataków na różnych kierunkach. Tak? Dowództwo ukraińskie podaje, ile jest tych dobowych ataków. No jeżeli ich ilość wzrośnie 2-3-krotnie, straty rosyjskie wzrosną w relacji do obecnych 2-3-krotnie, no to będziemy widzieć, że po prostu kolejny etap, moim zdaniem, nie kolejna ofensywa, ale kolejny etap po prostu się zaczął. Więc myślę, że to będzie wyglądało tak. Albo nowy kierunek, albo wzmocnienie wysiłku na już istniejących. Możemy sobie powiedzieć, że te istniejące, no to mamy dalej na zachód od Awdijiwki uderzenia, mamy na zachód i południowy zachód od Bachmutu, czyli walki o Czasy Fiar. Mamy uderzenia Las Sierebrański, Tonenkę i tak dalej, czyli na północ od Dońca. Kremina, dokładnie, no bo tam podstawa wyjściowa właśnie jest Kremina, tych działań, gdzie celem może być Siewierzk, może być Izium. No tam jakby możliwości dalszego uderzenia są różne, natomiast kierunek trudny, bo do przekroczenia są cieki wodne, w tym Oską, czy też Oski. Tak. W zależności jak tam będziemy to odczytywać nazwę. No i cały czas jest jeszcze Zaporoże, prawda, gdzie Rosjanie uparcie usiłują zlikwidować te włamania po ukraińskiej ofensywie, czyli rejon Wielkiej Nowosyłki, rejon Werbowe, Robotynę, dokładnie. No w tej chwili największy nacisk jest na Robotynę, gdzie cały czas tam dosłownie Rosjanie wchodzą do miejscowości, są wypychani, wchodzą i tak dalej. I to się potrafi zdarzyć kilka razy w ciągu doby nawet, więc tam bardzo intensywne walki toczą się. Na wąskim odcinku bardzo intensywne. No i oni już zajęli chyba, tak patrzyłem na mapę, nawet 20% tego Robotynę. Ja trochę nie rozumiem, czemu oni tam atakują. Tak sobie nawet myślę, że może lepiej tam niż na Donbasie. Dobrze się przenieśli spod Pabiedy, spod Orliwki, spod tego południowego obwodu donieckiego i na Zaporoże. Chociaż nie jestem pewien, czy to już nie jest tam inna grupa operacyjna u nich, czy to nie jest już inny front, bo z tego co pamiętam, to jakoś tak idzie, że ten Mordwiczew był, to ty poprawisz mnie, jeżeli źle myślę, że tam jest jedno, jakby jedno zgrupowanie, to jest od Bachmutu do Awdijiwki, trochę bardziej na południe, a już Zaporoże to jest inne, prawda? Tak, Zaporoże to jest inne zgrupowanie armijne. Podobnie tak, jak potem idąc jak gdyby w stronę Chersonia i Krymu i tam się potem zaczyna kolejne. No tak. Bo w sumie tych zgrupowań armijnych jest raz, dwa, trzy, cztery zgrupowania armijne Rosjanie, z tego co pamiętam, mają. Ukraińcy mają odpowiedniki jak gdyby trzy. Tak, dowództwo operacyjne trzy. Mhm. Tak, bo to ich dowództwa regionalne stworzyły dowództwa operacyjne, czyli takie wysunięte elementy, które mają stanowić odpowiednik w zasadzie grupy armii w przypadku NATO korpusu.
Tak, tam jest Piwdeń, Wschid, czyli Wschód, Piwdeń to południe i Piwnicz północ, z tego co pamiętam też. No, ale powiedziałeś o tej ewentualnej ofensywie na Sumy, tak żeby odciąć Charków. O tym się, proszę Państwa, dużo mówiło w mediach ukraińskich, nawet prezydent Zeleński wizytował budowane fortyfikacje na północy, pod Sumami, blisko granicy, tam w obwodzie sumskim, który obwód jest codziennie ostrzeliwany, tak jak charkowski właściwie non-stop. Chciałoby mi się powiedzieć, szkoda, że nie wizytował tych fortyfikacji na wschodzie, które zastąpiłyby fortyfikacje pod Awdijiwką, no bo ich nie ma, ale widzę, że wydaje się, że to, co udało się na szybko zbudować Ukraińcom, tam pod tą Orliwką, może też trochę z wykorzystaniem cieków wodnych, jakichś rzeczek małych, bo tam tego jest sporo, na razie spełnia swoją rolę. To znaczy Ukraińcy się bronią na zachód od Awdijiwki, prawda? Udało im się tam jakoś zbudować jakąś taką stabilną linię obrony. Baliśmy się, że się nie uda. Moim zdaniem oni w tej chwili bronią się, przynajmniej mam taką nadzieję, że bronią się w tej chwili w takim pasie opóźniania, przesłaniania, trudno powiedzieć, bo to jak gdyby trochę to się działo niezgodnie ze sztuką wszystko tam, ale obecnie przynajmniej tak by nakazywał taki rozsądek i pewne podstawy sztuki prowadzenia wojny, a Ukraińcy oczywiście znają je. Przecież się nie będę mądrzył i mówił, że to ja wiem, a Ukraińcy nie. No oczywiście, że wiedzą to samo dokładnie. No, że tą zasadniczą linię obrony to jednak należałoby cofnąć gdzieś jeszcze od samej Awdijiwki, no co najmniej 20 kilometrów w głąb, bo tego się nie buduje w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem, bo się po prostu nie da zrobić tego porządnie. Więc wydaje się, że te obecne walki w oparciu o te trzy wioski, które tam są, część z nich już jest zajęta, ale to jak gdyby Ukraińcy z taką pewną świadomością trochę oddają, no bo zadaniem jest zadać maksymalne straty, opóźnić ruch po to, żeby dać czas w głębi na zbudowanie z użyciem sprzętu inżynieryjnego i tak dalej, takich linii, które no powinny być co najmniej dwa pasy i każda po kilka linii, tak? Czyli mamy główną linię obrony i zapasową, z tym, że to nie są pojedyncze linie, żeby mieć świadomość. To są pasy obrony. No i zakładam, że Ukraińcy tam w głębi właśnie je budują, także trzeba się liczyć z tym, że jak gdyby nastąpi ruch w tył ukraińskich brygad, które tam w tej chwili zresztą skutecznie walczą, na te właśnie główne linie obrony. Przynajmniej podejrzewam, że tak będzie to wyglądało. No zakładając, że te linie w głębi powstają. Mnie zastanawia, że czy Rosjanie w ogóle atakują tak intensywnie właśnie na tamtym kierunku, bo widać, że pod Bachmutem się bardzo poruszyli, doszli do, no już się mówi, że dochodzą do czasifiaru. Zobaczymy, czy rzeczywiście w samym czasifiarze wybuchną walki, bo na razie wydawało mi się zawsze do tej pory, szczerze mówiąc, że to położenie czasifiaru sprawia, że Ukraińcy będą chcieli za wszelką cenę tego miasta bronić. No pytanie, czy tak rzeczywiście będzie. To znaczy, czy to będzie rzeczywiście taki główny, na razie jest, prawda, od miesięcy takie główne miejsce do obrony, ale Rosjanie też zajęli, z tego co się mówi, część Iwaniwskie, przynajmniej tam trwają walki. No widać, że teraz Bachmut, znaczy nie Bachmut, tylko okolice Bachmutu są celem. Ja jakoś tak się zastanawiam, jak patrzę na tę linię frontu, teraz znów mapę damy, żeby Państwo mogli zobaczyć. Zastanawiam się, czy oni jakoś tak, bo to trochę wygląda tak, jakby oni równali pole walki do, wiesz, do równej linii. I czy to nie jest tak, że oni to wszystko robią po to, żeby trudno było później określić, gdzie rzeczywiście zrobią duże uderzenie. No bo takie likwidowanie wybrzuszeń mi się kojarzy z tym, z takim kształtowaniem pola walki, o którym ty mówisz. Wyrównali pod Awdijiwką, to idą pod Bachmut. Robotynę też starają się wyrównać. Wydaje mi się, że jednak wysiłek będzie szedł równolegle i na zachód od Awdijiwki, i na zachód, umownie trochę, na zachód od Bachmutu.
Dlatego, że pod Awdiivką pojawiły się co najmniej jeden pułk czołgów, który był w rezerwie. Zresztą notabene batalionowa grupa bojowa z tego pułku została właśnie praktycznie rozstrzelana przez, przez Ukraińców. I tam jak gdyby w natarciu są dwa pułki czołgów w sumie, czyli jeżeli wprowadzamy do walki dwa pułki czołgów, no to oznacza ewidentnie działania ofensywne. Więc myślę jednak, że Awdiivka będzie, ale być może ostrożniej po tej nieudanej szarży takiej, którą tam rosyjski dowódca wyraźnie liczył na zaskoczenie chyba. Uderzenia na Chasiv Yar będzie kontynuowane, dlatego że tak długo jak Ukraińcy trzymają Chasiv Yar, tak długo zdobycie Bachmutu w zasadzie ma... Nic nie daje. Tak, nie ma tej skuteczności na poziomie operacyjnym, bo Chasiv Yar szachuje cały czas Bachmut. Więc to Chasiv Yar będzie w tej chwili kluczowy i być może nastąpi moment jeszcze przed tą wiosenno-letnią ofensywą, gdzie rzeczywiście przerzucą jednak siły pod Chasiv Yar, bo będą bardzo chcieli, zanim kolejny etap ofensywy ruszy, żeby Chasiv Yar został zdobyty. Teraz jak go będą bronić Ukraińcy? Jeszcze do niedawna Ukraińcy wdawali się w walki miejskie, czyli nawet jeżeli w miejscowości padły te umocnienia na podejściach, no bo obrona miejscowości wygląda tak, że w pierwszej fazie broni się podejść do miejscowości, czyli fortyfikacji na prawdopodobnych kierunkach uderzeń na miejscowość, no a potem przechodzi się do walk miejskich. Ukraińcy do tych walk miejskich przechodzili, tylko że w walkach miejskich niestety relacja strat obrońców do atakujących zaczyna się wyrównywać. No tak. Bo w walkach miejskich w rzeczywistości niestety, ale to już nie jest tak, że my się tylko bronimy, tam ci atakują. Nie, to jest walka budynki, to jest walka grup szturmowych, które zmieniają pozycję, raz są w obronie, następnie kontratakują, zdobyli, przechodzą do kolejnej obrony i tak dalej, i tak dalej. Co pokazał i Soledar, i pokazał Bachmut. Tak jest. I w obecnej sytuacji, no niestety Ukraińcy, którzy oszczędzają żołnierzy, o tym mówią, że nawet kosztem terenu będą oszczędzać ludzi, gdzie jednak zużycie amunicji, co prawda wyraźnie się sytuacja poprawiła, czyli możemy przypuszczać, że ta amunicja z czeskiej inicjatywy, jak gdyby ona zaczęła docierać na Ukrainę, ale dalej Ukraińcy muszą manewrować zasobami w takim sensie, że decydować się, gdzie ta amunicja przede wszystkim płynąć będzie. No i teraz jeżeli wszystko skupią pod Chasiv Yarem, no to Ukraińcy, to Rosjanie z kolei zyskają dużą przewagę artyleryjską na innych kierunkach. Generał Syrski to potwierdza, że ta przewaga jest obecnie uśredniona jak gdyby 6-1, tak? Czyli na jeden wystrzał ukraiński Rosjanie oddają 6. No i teraz dalej jeszcze przy czym Ukraińcy muszą myśleć o budowaniu zapasów na poziomie strategicznym, właśnie na ten okres wiosenno-letni. Więc też nie mogą wszystkiego rzucać do wystrzelania jakby na już. To są bardzo trudne decyzje, kiedy tej amunicji nie jest tyle, ile by się chciało. No i teraz co? No, bronimy Chasiv Yaru za wszelką cenę i zużywamy zapasy, czy też jednak podejmiemy decyzję, że oddamy Chasiv Yar, żeby ta amunicja była za 2 miesiące, kiedy być może będzie bardziej potrzebna. Więc tu trudno powiedzieć, na co się zdecydują Ukraińcy. Natomiast walka o Chasiv Yar spowoduje o samą miejscowość duże straty w ludziach, no i na duże zużycie amunicji, bo to nie tyle chodzi, że będą tłuc po Chasiv Yarze, bo tam jak gdyby wsparcie artyleryjskie jest ograniczone, bo dystans walczących pododdziałów jest bardzo mały. Ale kluczowe w walkach miejskich jest odcinanie ogniem artylerii podchodzących rezerw. No tak. I
to zużycie będzie amunicji bardzo duże. To ja bym był bardzo zaskoczony, gdyby oni nie bronili Chassifiaru za każdy dom. Znaczy, ponieważ... on jest dobrze ufortyfikowany, tak, więc ja bym jednak stawiał na to mimo wszystko, że będą walczyć. Tak. Ale no to jak gdyby z perspektywy obecnej. Natomiast nie będę jakoś też bardzo zaskoczony, kiedy się okaże, że nastąpi ruch w tył. No ale to pokaże nam, na ile trudna sytuacja jest, jeśli chodzi o ukraińskie zasoby. No tak. Jeżeli podejmą walkę, znaczy, że jest nieźle. Jeżeli nie, no to znaczy, że jednak dalej jest z tymi zasobami duży problem. Znaczy, że jest koszmar, tak ci powiem, bo zawsze jak rozmawiałem z Ukraińcami, to miałem takie poczucie, że oni są przekonani, że kluczowe dla bronienia dalej Donbasu są dwa miasta, Konstantynówka i Chassifiar, po tym jak Bachmut padł. No bo Chassifiar góruje i siłą rzeczy nie daje tego podejścia do Konstantynówki, a po Konstantynówce, która też jest na wzgórzu, zaczyna się Nisz i potem już jest Druszkiwka i Kramatorsk. To jest odległość 40 km do Kramatorska, powiedzmy ze wszystkim. Godzina drogi samochodem. No a wiadomo, że Kramatorsk i Słowiańsk to jest mokry sen Rosjan, żeby tam dojść i zająć, i wtedy już można ogłaszać, że się zajęło właściwie. Chociaż to jeszcze przecież jeszcze Dobropole, jest inne miejscowości, ale i tak. Jest Siewierzk jeszcze, który jak gdyby jest bardzo twardo trzymany. Tam tak. To zgrupowanie ukraińskie, ja mam wrażenie, że jest to takie wydzielone zgrupowanie, które tego obszaru broni i ten odcinek jest broniony bardzo sprawnie. Tam widać, tak, że dowództwo, no bo to dowódca to mało, dowódca i jego sztab, oni bardzo sprawnie prowadzą tę operację obronną. Co prawda Rosjanie tam zwiększyli nacisk. Są niewielkie takie niewłamania, ale powiedzmy postępy, tak, takie zdobycze, ale tam jak gdyby nie widać, żeby obrońcy robili błędy. I to, no tam walka trwa już, no musiałbym policzyć, ale no sporo miesięcy już. No bo jeśli chodzi o Siewierzk, to nawet powiem ci, że nawet nie miesięcy, tylko już będzie lat, bo to miał być cel ofensywy rosyjskiej, no i był takiej małej, po tym jak padli Siczańsk, czyli to był 2 lipca chyba 2022 roku. Wyszło to wybrzuszenie i Bilohorivka jest taka miejscowość i Rosjanie tam poszli na Bilohorivkę. No, ta Bilohorivka to taka malutka miejscowość zrównana z ziemią, przechodziła kilka razy z rąk do rąk. Ja w tym Siewierzku byłem wielokrotnie. No i ten Siewierzk się dalej broni, czyli to będzie zaraz 2 lata w lipcu. Były różne próby, wiadomo, że to nie było tak, że stale był oblegany, ale były różne próby, żeby atakować. Padł Soledar, padł Bachmut, a Siewierzk się broni. Dalej tam można wjechać, dalej tam można pomoc humanitarną zawieźć. Ludzie. Ja liczę tą ostatnią operację, jakby, czyli kiedy, bo rzeczywiście tam podejścia pod Siewierzk to było kilka, tak. To oczywiście rację masz. Mówię o tej ostatniej części. Jasne. Ale to nawet nie jestem w stanie, musiałbym gdzieś zerknąć w analizy swoje, kiedy jak gdyby ten pierścień takiego szturmu się tam zaczął. Natomiast tak jak mówisz, tam ukraińska obrona jest taka pokazowa wręcz, tak. Natomiast trzeba przyznać, że mają gdzie się bronić, bo tam obszar jest ciężko ufortyfikowany. I górzysty. Ale też tak, to wszystko fortyfikowali na bieżąco wtedy latem, wiesz? To jest bardzo ciekawe, że oni trochę, nawet niewiele, tam chyba, no nie chcę skłamać, ale to jest kwestia kilku kilometrów, jak oni robili linię obrony, do tego, gdzie stali Rosjanie, opóźniali i robili linię obrony na bieżąco, jak wyszli z Lisiczańska. No i kurczę, no po prostu, ja się zawsze uśmiecham, jak myślę o tym Siewierzku, bo w mojej głowie pamiętam to lato 2022 roku, bo ono było bardzo, bardzo intensywne. Ja mieszkałem wtedy na Donbasie, też po prostu dużo się działo na froncie. Najpierw Siewierodoniec, potem Lisiczańsk, potem właśnie te walki o Siewierzk, a potem już Bachmut. I jak gadaliśmy wtedy z żołnierzami, to wszyscy się spodziewali, że to Siewierzk pierwszy padnie, potem Rosjanie pójdą na Soledar
i potem będą próbowali podejść do Bachmutu równolegle z dwóch stron, tam od Zajcewej i stamtąd. Wyszło zupełnie odwrotnie, że jakby w kolejności to najpierw Soledar, a potem cały Bachmut i dopiero później ten Siewierск. Gdyby chyba tak dobrze były dowodzone obrony innych miejsc jak Siewierska, to może by było inaczej w wielu miejscach. No ale to jest też kwestia chyba tego, o czym Syrski mówił w pewnym momencie. On powiedział coś takiego, że zaczną być niektóre brygady rozliczane, a niektóre będą bardziej doceniane. Pytanie, czy to się rzeczywiście już dzieje, czy to się wydarzy. Jak ty na to patrzysz? Bo wiem też, że już widzowie też już wiedzą, że masz swoje źródła z Ukrainy, bo się też wymieniamy spostrzeżeniami. Widać jakąś zmianę w takim dowodzeniu ukraińskim, odkąd generał Syrski jest naczelnym wodzem wojsk ukraińskich, najważniejszym dowódcą ukraińskiej armii? Wiesz, tu muszę się, zresztą podobnie jak i ty, ostrożnie dzielić pewnymi informacjami, no tak. Ale o czym możemy mówić, to znaczy, przede wszystkim skomentuję to, co powiedział Syrski, no bo to jest jawne, bo tak. On to powiedział, tak? Czyli rzeczywiście Syrski, jedna z jego pierwszych decyzji, oprócz kadrowych tych głównych, było jak gdyby audyt zaangażowania jednostek ukraińskich w walkę. I się okazało, że już na samym początku wyszło, że kilka tysięcy żołnierzy jest oddelegowanych z brygad liniowych gdzieś do Kijowa na tyły w zupełnie nie, z nieuzasadnionych powodów. Względów. Więc on te oddelegowania zaczął likwidować, tak? Czyli gdzieś tam oddelegowani ludzie gdzieś na tyły do sztabów i tak dalej, on tych ludzi zaczął odsyłać z powrotem do brygad i tu mówimy nie o setkach, tylko o tysiącach. No i teraz kwestia całych brygad. No sam wiesz, że trochę z ukraińskimi brygadami jest tak, że nieco inaczej pozycjonowana jest brygada, której dowódca jest dobrze ustosunkowany w Kijowie. I z tego, co informacje płynęły, no bo jeżeli generał Syrski mówi, że należy się przyjrzeć, jak do kogo szło nowe uzbrojenie, do kogo szły zapasy i tak dalej. I się najwyraźniej okazywało, że często uzbrojenie nie trafiało do brygad najbardziej obciążonych walkami, tylko tych, które są na kierunkach drugorzędnych albo wręcz są na kierunkach nieaktywnych, no bo sporo ukraińskich brygad pozostaje w obszarach, które obecnie nie są aktywne, czyli właśnie gdzieś na północy od Charkowa, to jest cała granica z Białorusią i tak dalej. No i Syrski jak gdyby podjął działanie, okej, dostaliście nowe uzbrojenie, no to teraz wymienimy brygadę i wy z tym nowym uzbrojeniem pójdziecie na front. Ta brygada, która od miesięcy walczy, pójdzie na tył i ona będzie odtwarzała swoje zdolności bojowe. Natomiast do brygad ruszyły też komisje, które wysłał Syrski, takich inspektorów, komisje złożone z oficerów. No i tu kluczowe jest, kim są ci oficerowie, no bo z takimi komisjami, które mają przeprowadzić audyt, szczególnie dowodzenia w brygadach, jeżeli to są ludzie, którzy mają odpowiednie przygotowanie, którzy będą zwracali uwagę na rzeczy kluczowe, tak, a nie na przykład na to, czy żołnierze są ogoleni, czy nie, no. Albo czy oddają honory i salutują na tyłach, czy nie salutują. No bo w pierwszej linii nikt tego nie wymaga, prawda? No i teraz pytanie, czy w tych komisjach będą ludzie, którzy będą rzeczywiście potrafili ocenić jakość dowodzenia z właściwej perspektywy, czy też będą oceniali tą jakość dowodzenia z perspektywy przekrzywionej takiej. Tego nie wiem. Tego nie wiem, to nam pokaże czas. No to mnie tam informacje dotrą wcześniej czy później, więc będziemy wiedzieć. Natomiast sam fakt, że Syrski uznał za konieczne prowadzenie takiego audytu świadczy, zresztą my o tym też wspominaliśmy, że
z brygadami trochę jest tak, że one mają bardzo różne standardy i one nie zależą tylko od ludzi w brygadzie. Bardzo często zależą od dowództw, sztabów i tak dalej. No i to, że te komisje ruszyły w teren, no właśnie potwierdza to, że no pewnie ruszą w pierwszej kolejności do brygad, gdzie są wątpliwości co do jakości dowodzenia. No, to by było bardzo dobre, to by było zdrowe, to by było takie zachodnie, bym powiedział nawet. Pod warunkiem, że będą to oceniać właściwi ludzie. No czyli tak. Będą potrafili przeprowadzić zmianę, ale na lepsze. No tak. Prawda? Tak. Jasne, że tak. No wiesz, no też pytanie jakby na jakim etapie w tej chwili. Znaczy inaczej, no ja wiem, że wielu żołnierzy będzie zadowolonych z tego, jeżeli będą takie kontrole dowódców prowadzone, że tak powiem. Bo no po prostu, bo no. Nie chcę tutaj krytykować byłego dowództwa ukraińskiego, bo to też bez sensu. Teraz jak nie mam dokładnych danych wszystkich i po prostu papierów, wiesz, jakiś najzwyczajniej w świecie rozkazów na papierze za parę lat po wojnie, to pewnie zostanie opublikowane, czy kilkadziesiąt lat po wojnie, to wtedy będzie można wszystko zobaczyć. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że takie rzeczy o tym, że niektórzy dowódcy mniej szanowali życie swoich żołnierzy, inni dawali informacje, które były sprzeczne ze stanem faktycznym. Takich informacji było wiele w trakcie tej wojny, zwłaszcza w Donbasie, znaczy na Donbasie, to tego było bardzo dużo. Jeden z problemów to jest rzeczywiście, wydaje się, że meldunki, które płynęły od dowódców brygad w górę, niekoniecznie oddawały stan faktyczny. O. Dokładnie, dokładnie. I tam chyba te komisje dotrą w pierwszej kolejności. No byłoby dobrze, bo pamiętam na przykład swoją drogą Syrski, myślę, że on tutaj też to czuł, bo w jakim momencie on przejmował Bachmut, kierunek bachmucki, to dowództwo operacyjne, kiedy no, trwała bitwa o Bachmut właśnie od Moskalowa, generała. To w takim momencie, że tam naprawdę był kryzys na froncie i coś do tego kryzysu doprowadziło. Ktoś nie zauważył tego momentu. I no zresztą nie tylko to. No, już może teraz to nie ma sensu w to wchodzić, bo to są rzeczy sprzed roku, sprzed półtora roku. No różne sytuacje. Rotacji brygady, po której pozycja, która była broniona przez kilka miesięcy, nagle po prostu nowa brygada, która weszła, po prostu wychodzi, jakby zdaje. Była też taka sytuacja i to było znane bardzo. Nawet w mediach się pojawiły takie informacje na ten temat. Były sytuacje, gdzie brygada, która trwała dłuższy czas teren i ona miała straty w poległych i rannych, jak gdyby liczone dosłownie pojedynczo, tak? Czyli tam w ciągu 3 miesięcy, 6-7 poległych, 50 rannych, tak? I wchodziła brygada nowa, która zupełnie ignorowała doświadczenia tej brygady, która wyszła, i ona w ciągu miesiąca potrafiła stracić 200 ludzi. Na tym samym odcinku, przy tej samej intensywności walk. Okej, brygada nowa, nowy teren, ale no niestety nie można jak gdyby przedkładać własnych przekonań na doświadczenia innych, no. Tu trzeba mieć pewną pokorę do własnych umiejętności dowódczych, a tu wyraźnie niektórym dowódcom ukraińskim tej pokory brakło troszeczkę. To się przekładało na rosnące skokowo straty. No, to mam jak gdyby z pierwszej ręki informacje. Tak, tak, to prawda. No to pozytywnym aspektem tego jest to, że jak widać w trakcie wojny, Piotrze, dowodzenie jest bardzo ważne, jeśli nie kluczowe. Niezależnie od tego, że sprzęt, że technologia, to jednak dowódca to dowódca. Słuchaj, dobry dowódca jest kluczowe, wiesz co, bo naprawdę sprzęt można wymienić generacyjnie i tak dalej, kupić nowy. Natomiast dowódców się szkoli latami. No dowódcy budują jak gdyby swoje
kompetencje i kwalifikacje, o tym zawsze powtarzam, tak? Kompetencje i kwalifikacje, tak? Czyli wiedza, wykształcenie, doświadczenie, zdolności. Cztery rzeczy, które tworzą dowódcę. I teraz, jeżeli to nie jest budowane latami, a szczególnie jeżeli brakuje ostatniego elementu, czyli zdolności, bo pozostałe elementy się nabywa, kwestia zdolności po części są wrodzone, ale je można także kształtować, czyli znać swoje słabe strony, znać swoje mocne strony, umieć to ocenić i odpowiednio wykorzystywać, to wszystko zajmuje lata. I kluczowe jest budowanie dowodzenia w oparciu o przywództwo jeszcze, a to zajmuje lata. No i teraz to ja oczywiście tutaj nie do końca mówię o armii ukraińskiej, ale no akurat to jest obszar, którym ja się zajmuję od lat i staram się na tyle, na ile sam mogę implementować pewne kwestie w naszych siłach zbrojnych. No okej, ale wróćmy do armii ukraińskiej. No i słuchaj, no w czasie wojny to jest kluczowe, dlatego że jeżeli są dowódcy, do których podwładni nie mają zaufania, nie mają szacunku, w czasie pokoju oni rozkazy wykonywać będą. Polecenia. Bez entuzjazmu, ale będą. A w czasie wojny to przywództwo się nie buduje na czas pokoju. Przywództwo się buduje na czas wojny. Właśnie. I teraz w wielu brygadach ukraińskich, które tworzono od zera, bo zwróć uwagę, Mateusz, w tych brygadach kadrowych tam nie było problemu z przywództwem. Byli ludzie, którzy służyli razem, więc to tworzono latami, ale w brygadach, które powstawały od zera, było to szczególnie trudne. Tak. No i teraz przyszedł taki moment, najwyraźniej, że Syrski chce zweryfikować po prostu, kto jest kim na jakim szczeblu i czy sobie radzi. No i ma to sens. Ma to sens po prostu. To jest w ogóle ciekawe, jakie on decyzje podejmuje, ale to już może na razie nie będę o tym mówił, bo chcę się zapytać, wrócić jeszcze do tej kwestii, tej rosyjskiej. Sorry, jeszcze. Wybacz, że ci przerwałem, bo nie tylko Syrski, ale Pawluk jeszcze. No właśnie. Też bardzo. Czy my się aż tak... To jest nie, para. Tak, to jest ciekawe, bo my się chyba aż tak nie znamy, żebyś ty mi czytał w myślach, ale do tego chciałem przejść. Znaczy, bo generał... Powiem państwu tylko tyle, że generał Pawluk i właśnie wpis o tym opublikowałem. Generał Pawluk napisał taki bardzo ostry, moim zdaniem, post, który jakoś przeszedł, trochę niezauważony. W mediach ukraińskich był mocno zauważony, w Polsce i na Zachodzie był trochę niezauważony. To znaczy, ten post jest o tym, że zmieniło się podejście społeczne i że Ukraina nie wygra wojny, jeżeli nie znajdzie jedności, a dodatkowo, że jest problem z mobilizacją, ludzie uciekają przed mobilizacją, ukrywają się. No tam są takie cytaty bardzo ostre, znaczy bardzo ostre, prawdziwe, po prostu konkretne. No, gość wali kawę na ławę, to też jest patriota ukraiński. Tak, co ciekawe, urodzony z tego, co pamiętam, w tym samym mieście, co Załużny. To tak dla mnie, generał Załużny, były dowódca główny. Czyli mówię o Nowogrodzie Wołyńskim, Żytomierski obwód, z tego, co pamiętam. Zachód Ukrainy, proszę państwa, czyli taka kuźnia tych patriotów ukraińskich, ale bliżej Kijowa niż powiedzmy sam obwód wołyński, więc no, też specyficzny rejon. Już może w to już nie będę wchodził, ale co jest dla mnie kluczowe? To, że generał mówi wprost, że tę wojnę Ukraina przegra, jeżeli, a to jest, przypominam, tak jak powiedziałeś, w parze z Syrskim, to jest druga najważniejsza osoba w armii w tej chwili, dowódca wojsk lądowych, który zastąpił Syrskiego na stanowisku, które pełnił do niedawna, generała Syrskiego. I to jest osoba o bardzo dużym doświadczeniu, między innymi w misjach zagranicznych. To jest facet, który wie, co mówi. I może teraz to jest moment, żeby to powiedzieć. To jest opinia, która nie jest jednostkowa opinia. Ja kiedy rozmawiałem
półtora miesiąca temu z Kiryłą Budanowem, szefem wywiadu wojskowego Ukrainy, i zapytałem go, czego potrzebuje Ukraina, i już czekałem na to, aż on odpowie: no, Taurusów, nowszych dronów, więcej czołgów, wreszcie F-16, a on powiedział: jedności w narodzie. I to jest rzecz, której mam wrażenie nie zauważamy w Polsce, a która niestety może mieć duży wpływ na to, jak ta wojna dalej będzie wyglądała. Mianowicie to, że coraz gorzej wygląda jakość mobilizowanego rekruta w Ukrainie i coraz gorsza będzie też przez to jakość armii ukraińskiej, bo wyszkolonych, odważnych, młodych ochotników zastępują ludzie z mobilizacji, którzy nie chcą walczyć, często mają problemy ze zdrowiem nawet czasami, na przede wszystkim zaawansowany wiek. Jasne, że to jest armia, armia do obrony bardziej w tej chwili niż do ataku, więc to może aż takiego znaczenia nie będzie miało, bo pamiętam też taką rozmowę z jednym z dowódców ukraińskich, który tłumaczył mi, że robi sobie jeden batalion do szturmu, gdzie są sami młodzi, żeby byli bardzo sprawni fizycznie, żeby wytrzymali, jak trzeba będzie iść, a do batalionu wsparcia daje ludzi mniej sprawnych, ale to już jest inny temat. Chodzi mi po prostu o to, że wyrównuje się poziom między armią rosyjską a armią ukraińską. Wiem, że to będzie bardzo kontrowersyjne, ale ty też o tym mówiłeś wielokrotnie. I tego mam wrażenie, świat jakby nie do końca zauważa, że po prostu poza sprzętem jest ten problem ludzi. I teraz w kontekście tego, co napisał generał Pawluk, tego, co przed chwilą powiedziałem, ja się chcę zapytać, czy Ukraina odeprze tę ofensywę rosyjską, jeżeli ona już będzie, przejdzie w ten, nie w tę fazę, która jest teraz, czyli fazę kształtowania pola walki, bo tak się wydaje, że to jest na razie jednak mimo wszystko ta faza, tylko będzie jakiś nowy kierunek i to zauważymy na przykład, albo potężne uderzenie na jednym z kierunków. W tej sytuacji, w której jest teraz, czy Ukraina ma odpowiednie siły do tego, żeby taką ofensywę dużo odeprzeć, czy może dojdzie na przykład do czegoś, czego nie chcielibyśmy, żeby doszło. Nawet dzisiaj oglądałem jakby nagranie Jarka Wolskiego, który mówił o tym, że za półtora roku może być tak, że Rosjanie do Dniepru dojdą. Ja liczę, że nie i wierzę, że nie, no ale pytanie, jaki jest stan faktyczny twoim zdaniem? Mateusz, moim zdaniem odpowiedź jest tu dość prosta. Jeżeli nowa ustawa odnośnie mobilizacji, czyli obniżenie wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat, czyli jeżeli tak, zmieniona ustawa i zmiany w terenowym aparacie mobilizacyjnym dadzą armii ukraińskiej w pierwszej fazie 100 tysięcy ludzi, w drugiej kolejne 100, to Ukraińcy będą w stanie się bronić. Ale ja nie mówię o schorowanych 50-latkach. Tak? Bo w tej chwili, patrząc na to, co płynie do okopów, to mówimy o ludziach, którzy w okopach sobie nie dadzą rady ze względu na może nie tyle wiek, bo ja tam 60 mam na karku i może w okopie bym sobie nie dał rady, ale na strzelnicy mam regularnie i dynamicznie strzelam całkiem nieźle ciągle. Nie, ale każdy jest Piotrem Lewandowskim i myślę, że Piotr Lewandowski by sobie doskonale dał rady w okopie. Tak, ale trzeba się samemu pochwalić, bo cię nikt nie pochwali. Nie, okay, ja jestem przekonany, że ty byś sobie dał radę w tym okopie. Zresztą powiem więcej, nie tylko ja jestem przekonany, bo zdjęcia, które wrzucali Rosjanie jeszcze jakiś czas temu, świadczą o tym, że nasi niekoniecznie sojusznicy, a raczej przeciwnicy i potencjalni wrogowie, znaczy stali wrogowie, też są przekonani o tym, że dałbyś sobie świetnie radę. Ale nie każdy jest w takiej formie jak ty. Właśnie to jest ten problem. Trudno uczyć młodszych, jeżeli samemu się nie spełnia wymogów podstawowych, tak? No, nigdy nie żądaj od innych czegoś, czego nie jesteś w stanie zrobić sam. No, to jest podstawowa zasada przywództwa wojsku, prawda? Od tego się zaczyna wszystko. Okej, ale jak gdyby
jeżeli właśnie 100 tysięcy ludzi sprawnych fizycznie, tak, w przeciągu 3 miesięcy zostanie zmobilizowanych i kolejne 100 w kolejnej fali, czyli 200 tysięcy do końca roku, to ja byłbym optymistyczny. Jeżeli nie, to byłbym pesymistyczny. Czyli jeżeli będzie mobilizacja wyglądała nadal tak, jak wygląda obecnie, bo Ukraińcy gdyby od nowa zaczęli i to jest jak gdyby bardzo zła wiadomość, bo im to zajęło 2 lata wojny. Od nowa prowadzą po pierwsze ewidencję, czyli za ewidencję odpowiada administracja terenowa, nie wojskowa, a oni obarczyli wojskową teraz, czyli terenowa sobie nie dawała rady, czyli obowiązek meldunkowy i tak dalej. Tak, żebyśmy wiedzieli, ilu mamy po prostu mężczyzn i w jakim wieku, tak, w danym obwodzie. No więc ewidencja leży. Jest o tyle zrozumiałe, że jednak wojna spowodowała bardzo duże ruchy. No ale no to administracja terenowa powinna się przede wszystkim cały czas tym zajmować, żeby tą ewidencję mieć w miarę aktualną, tak? Ilu jest poza Ukrainą, ilu na Ukrainie. Ale jak gdyby w tej chwili powtarzają zupełnie od nowa kwalifikację wojskową też. No bo następnym etapem przygotowania się do mobilizacji jest kwalifikacja. Czyli mówiąc krótko, komisja lekarska, ona jest w tej kwalifikacji kluczowa. No tak. Tak? Plus ustalenie stanu, tak, czy spełnia wymóg odbywania służby, czy nie. Więc kwalifikacje powtarzają od nowa. Dlaczego? No bo komisje lekarskie były całkowicie skorumpowane. Niestety. I jak gdyby będą powtórnie ściągać ludzi, będą tych ludzi, którzy już w ewidencji mają, ściągać powtórnie, żeby jeszcze raz oceniać ich stan zdrowia. Tak. No i po kwalifikacji mamy pobór, potem mamy szkolenie i dopiero front. Więc te wszystkie etapy, niestety, ale Ukraina musi ogarnąć. Ona czyni duże wysiłki, żeby to zrobić. Natomiast na razie skutków tego nie widać jeszcze. No jeżeli w tym roku się nie pojawią mocno zauważalne efekty tych działań, to sytuacja będzie bardzo zła, bo no trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ochotników na Ukrainie już praktycznie nie ma. Tak. Nawet pozostała po prostu pobór. Pobór. Tak. Ochotnicy walczą już. Ochotnicy Dokładnie. Już są na froncie. Pozostał pobór, czyli spełnienie konstytucyjnego obowiązku obrony kraju, czy się to podoba, czy nie. No z reguły tym ludziom, którzy będą obecnie powoływani, wcielani, to się podobać nie będzie raczej. No i o tym mówił generał Pawlik. On mówił o tym właśnie, że... Bo on widzi, co się dzieje. Tam bardzo ostrych słów. Tak, tak, że on chce obudzić Ukraińców, tych, którzy są 300-400 kilometrów od frontu albo więcej, obudzić ich i to nawet nie to, żeby oni wstępowali ochotniczo, ale żeby nie uchylali się od poboru, to o to chodzi. Mm-hmm. Tak, no i to jest ten problem. Znaczy, no wiesz, teraz odpowiedź taka jest, jeżeli 100 tysięcy w pierwszej fali, 100 w drugiej, no bo też ważne, generał Syrski powiedział, że po analizie wykorzystania brygad ukraińskich wynika, że absolutnie nie będzie potrzeba wcielić 500 tysięcy, tak? To, że to jest liczba przesadzona, ale 200 na pewno. No wiesz, to jest też pytanie, do czego nie trzeba, bo Rosjanie wrzucą w ciągu tego roku znowu z 500 tysięcy ludzi może nawet. W tamtym roku wrzucili 450 tysięcy, tak się mówi. To teraz wrzucą znowu drugie tyle. Tak, tylko tu... Słuchaj, bo tu ostrożnie, na przykład w naszej przestrzeni medialnej bardzo niefortunnie łączy się dekret o 150 tysiącach. Wiem. To jest 2 razy do roku podpisywany dokument przez Putina. No Boże. Wcale nie związany z wojną, tylko o poborze, wiosną i jesienią jest pobór służby zasadniczej w Rosji i co ciekawe, liczba nie wzrosła. Oni średnio powołują 150 tysięcy co pół roku. A to ja ci nawet powiem, czemu nie wzrosła.
Moim zdaniem. Z prostego powodu, bo tak, przy czym im się i tak nie udaje te 150 tysięcy osiągnąć. No tak, tak. To jest takie powołanie z górką, no bo odpadają na zdrowie i tak dalej, więc to nie będzie 150 tysięcy. Natomiast cały czas trwa ukryta mobilizacja. No właśnie. No mówimy 25-30 tysięcy miesięcznie. No właśnie, no właśnie. Prawda? No właśnie. I to mnie najbardziej... To pozwala budować rezerwy. Tak, i ja na przykład nie wiem, czy Putin ogłosi w czerwcu, tak jak jakby Ukraina mówi, że Kijów mówi, że ogłosi w czerwcu 300 tysięcy czy ileś, no ale to niewiele zmieni, no bo jak gdyby terenowy aparat pracuje pełną parą u nich i cały czas tych ludzi zaciągają. Przy czym tak, gdyby Putin to ogłosił, może by nie byłoby to takie złe, bo to nie nastąpi moim zdaniem skokowy wzrost liczebności armii rosyjskiej, bo nie zaczną produkować więcej czołgów, więcej transporterów. Już są na maksymalnych obrotach, tak. A już nowe jednostki rosyjskie mają obniżone o 10%, przynajmniej tak twierdzą analitycy, mają już obniżone o 10% stany, jeżeli chodzi o wyposażenie w artylerię, czołgi, transportery i tak dalej. Czyli no tak. Każda jednostka rosyjska ma 10% tego mniej. No to okej, 300 tysięcy, tylko na co wsadzą je? Na ciężarówki? No chyba, że te 300 tysięcy będzie wyłącznie uzupełniać straty już. Mhm. Natomiast te 300 tysięcy może też być po to, że rzeczywiście ta ofensywa ruszy na tyle potężnie, że Rosjanie zakładają straty dobowe rzędu 2000 na przykład. Bo najwyższe, jakie do tej pory mieli, to było rzędu tam około 1000-1500 średnio dobowe, że przekroczą 2000, no i wtedy te 300 tysięcy potrzebne będzie. Ale jeżeli to padnie, no to być może zmobilizuje z kolei Ukraińców, żeby jednak się przed tym poborem nie uchylali. No właśnie to jest taka rzecz, o której też się mówi, że możliwe, że gdyby rzeczywiście Rosjanie ruszyli gdzieś, czy pod Charków, czy no gdzieś po prostu uzyskali jakieś przełamanie, czego oczywiście nie chcemy, ale gdyby się niestety tak stało, no to może część społeczeństwa by się bardziej zmobilizowało, a nie jakby przypomnieliby sobie, że ta wojna nie jest tylko w Donbasie, bo znowu obserwujemy coś takiego, jak było parę lat temu, że wyglądało, jak wygląda na to, jakby wojna była gdzieś daleko i tak jak my już nie odczuwamy jej skutków tak bardzo i nie czujemy aż takiego zagrożenia w Polsce, chociaż ostatnio mam wrażenie, że jest odwrotnie i do tego też będę chciał przejść, ale to jest inny temat, no to w Ukrainie ewidentnie jest takie przyzwyczajenie się do wojny i może to by jednak sprawiło, żeby to przestało tak być. I że może ludzie by się rzeczywiście zaczęli garnąć do tego wojska. Mnie jeszcze jedna rzecz ciekawi, wiesz, jakiej jakości jednak będą ci żołnierze wcielani tak już sprawnie, ale no z musu, bo jednak jest też część ludzi, na przykład poznałem takich ludzi, którzy nie byli ochotnikami, zostali zmobilizowani, natomiast trochę tak ze swojego kraju nie chcieli wyjechać, nie byli ochotnikami, bo nie chcieli iść do wojska, ale jak już padło na nich, to poszli, się nie uchylali, wiesz o co chodzi? I albo dużo jest takich ludzi, które takich osób, które w tym pierwszym rzucie, to mój przyjaciel tak ma, że w tym pierwszym rzucie, jak się zaczęła wojna, pobiegł do komisji werbunkowej, a oni mu powiedzieli, chłopie, nie walczyłeś, zdrowotnie jakimś super, jakby super sprawny nie jesteś, nie potrzebujemy cię. No ale po pół roku się odezwali, bo już mieli go zapisanego. I też jest sporo takich ludzi, którzy po prostu w związku z tym jakby zostali zmobilizowani. A teraz pytanie, co będzie z takimi ludźmi, którzy nie chcą? I wiesz, jak utrzymać dyscyplinę wśród takich żołnierzy, żeby się nie zrobiło? Pamiętam, jak kiedyś czytałem, że Niemcy w trakcie II wojny światowej takich świeżaków zawsze wsadzali do gotowych oddziałów, uzupełniali nimi tylko straty. Zawsze dbał o nich ten sierżant matka, a w Stanach Zjednoczonych potrafiły być oddziały, gdzie były same świeżaki. I to się później różnie dla żołnierzy amerykańskich kończyło na froncie czasami.
I zastanawiam się, jak to tutaj będzie. Pewnie to raczej też będzie tak, że będą konkretne brygady cały czas uzupełniane, prawda? Bo nie wyobrażam sobie, żeby tworzyć świeżą brygadę. Nie sądzę, żeby Ukraińcy. Tak, nie sądzę, żeby Ukraińcy w tej chwili kusili się na tworzenie zbyt wielu nowych brygad. Raczej będą rotowali ludzi w starych, uzupełniali straty. Tylko wiesz, bardzo ważne jest, kim będą ludzie w ośrodkach szkolenia też. No tak. To jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Tak. Ośrodki szkolenia trzeba nasycić weteranami, którzy będą bardziej dla tych ściągniętych ludzi, będą umieli wypośrodkować, kiedy być przełożonym i po prostu robić pewne rzeczy na krótkiej smyczy, bo dyscyplinę trzeba utrzymywać, a kiedy trzeba być tym weteranem, mentorem, starszym kolegą i podawać rękę. Dlatego, że nie można ani pójść, moim zdaniem, nie można z tymi ludźmi pójść drogą takiego zupactwa, czyli takiego naprawdę tępej obróbki. Znaczy, no można, tylko że efekty będą ograniczone i jest ryzyko dezercji najzwyczajniej w świecie. No ale właśnie powinni być ludzie, którzy przede wszystkim będą potrafili budować poczucie jedności z armią, bazować na takich, na pozytywnej motywacji. To jest trudne. To jest naprawdę trudne. To jest bardzo wymagające. Potrzeba ludzi z doświadczeniem, ale i zdolnościami. No ale powiem, że warto takich ludzi znaleźć, zabrać ich z frontu, bo oni będą znacznie bardziej przydatni dla kraju właśnie w centrach szkolenia, niż w linii, gdzie być może szybko zginą i tak dalej. No tak. Więc kluczowe będą w tych ośrodkach kadry. Oczywiście to jest takie optymistyczne, takie perfect world trochę, super jakby tacy ludzie byli, natomiast warto po prostu taką drogą pójść, bo oczywiście wszyscy, może ci, którzy oglądali filmy amerykańskie typu Full Metal Jacket, prawda, i tam sławny sierżant, który ciosał tych rekrutów i tak dalej, tylko trochę inne czasy mamy. Ta wojna też jest troszeczkę inna. I tu jak gdyby trzeba znaleźć balans między ciosaniem rekrutów, tak, a byciem dla nich takim właśnie sierżantem matką trochę, tak? O. No tak. Więc ja myślę, że z tych ludzi powołanych de facto na siłę, a trzeba pamiętać, że wcześniej czy później na wojnie przychodzi moment, takie wojny nie toczą się w oparciu o ochotników. No, jeżeli ktoś tak myśli, tak się po prostu nie da. Nie, jasne, że nie. Co prawda Rosjanie w tej chwili bazują na ochotnikach, no ale to jest troszeczkę, to można by osobny materiał w ogóle. Wreszcie ktoś to powiedział. Tak, to jest troszeczkę inaczej wygląda. Więc jest to etap wojny, który nastąpić musi, szczególnie kiedy walczy się z wielokrotnie większym państwem, że nastąpi powołanie i ochotnicy poszli. Potem idą ludzie, bo nakazuje im to obowiązek obrony kraju. I teraz trzeba mieć przygotowane kadry, które z tymi ludźmi odpowiednio pracować będą po prostu. A to jest znacznie, tak jak powiedziałem, trudniejsze. Natomiast czy jakość tego żołnierza będzie gorsza? No właśnie nie. Jeżeli będą szkoleni właśnie z głową, jeżeli to będzie wszystko budowane odpowiednio, to jakoś nie będzie moim zdaniem znacząco gorsza. Oczywiście dalej nie będzie to porównywalne z brygadami, gdzie selekcja jest jak gdyby na etapie szukania chętnych, czyli trzecia brygada szturmowa. Tak? No tak. Gdzie praktycznie mamy całą brygadę, która jest elitarna. No ale dlatego mamy formację elitarną, która rzuca się na najtrudniejsze odcinki frontu. No i mamy
formacje, które po prostu robią swoją robotę. Na tym poziomie takim się. No i tyle. I tyle po prostu. Natomiast dalej. 100 tysięcy ludzi Ukraińcy potrzebują na już. Moim zdaniem. Około. Kolejne 100 w najbliższej przyszłości, czyli jeszcze w tym roku. To jest moim zdaniem takie minimum, żeby te brygady uzupełnić tym ludziom, którzy walczą od początku, dać szansę, żeby złapali oddech. No i mieć jeszcze kolejne rezerwy na uzupełnianie ponoszonych strat. Jasne. Zapisałem sobie takie zdanie, że w tej chwili Ukraina ponosi porażki taktyczne, natomiast strategicznie dalej ta sytuacja wygląda no tak 50-50, korzystnie, taki wniosek. Pytanie, czy to się może zmienić, jak ty uważasz? Czy rzeczywiście tak jest, że w tej chwili Ukraina tę wojnę dalej wygrywa, czy Ukraina tę wojnę jednak już zaczyna przegrywać? Czy wiesz, bo to jest trochę mit, że taktycznie wygrywają jedni, ale operacyjnie nie. Każda operacja składa się z ciągu starć na taktycznym poziomie. Dokładnie. Więc jeżeli cały czas taktycznie będą wygrywać Rosjanie, zaczną wygrywać operacyjnie. No i czy to już się stało? Bo tak to będzie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, dlatego że naprawdę zdobycie Awdijiwki na przykład było taktycznym zwycięstwem, ale z poziomu operacyjnego Rosjanie ponieśli tak duże straty, że nie byli w stanie tego taktycznego sukcesu wykorzystać. No tak. W pełni. No więc na razie rzeczywiście operacyjnie zwycięstw rosyjskich nie ma. Natomiast dalej, jeżeli sumujemy za chwilę, padła Marinka jest obchodzona z obu stron, oskrzydlana. Jeżeli tam będą dwa sukcesy taktyczne, to się może przekuć na sukces operacyjny, czyli może nie przełamanie frontu, ale z kolei cały front ukraiński na przykład cofnie się i to będzie sukces operacyjny i tak już dalej, i tak dalej. Więc trochę tak, ale na razie to są jeszcze jak gdyby niewielkie. Różnica kluczowa to będzie, gdybyśmy mówili o, bo żeby mieć wiadomość, od początku roku Rosjanie uzyskali około 100 km kwadratowych. Tak, od października 400. Więc wiesz, tyle się cofnął. Tak. Od października 400, tak, o tyle się cofnął wielkość Warszawy. Front. No. To są, a front ma 1000 km, aktywna część frontu. No więc to są sukcesy rzeczywiście takie taktycznie minimalne, natomiast nadal, czy one się staną operacyjne, jeżeli padnie czas i fiar, jeżeli pęknie obrona na zachód od Awdijiwki, jeżeli pęknie obrona na zachód od Marinki, to już będą sukcesy operacyjne. Natomiast strategicznie jak gdyby dalej Rosja niestety, ale jest do tyłu, jeśli o tą wojnę chodzi. No tak. Bo strategiczne cele Rosji, jednym z głównych, ten polityczno-strategicznym, było ograniczenie NATO. No, sukces jest spektakularny, bo mają 1000 km więcej granicy z NATO teraz. Tak? Więc, prawda? No, więc dwa nowe kraje sąsiadujące. Porażka absolutna. Tak, prawda? I stracili Bałtyk jeszcze przy okazji. Tak. Ostatecznie. No i może Czarny również nie, w pewien sposób. Liczono na rozbicie NATO, no nie. Liczono na to, że strategicznie da się zdusić Ukrainę poprzez zablokowanie eksportu zboża, też nie. Więc strategicznie na razie Rosja nie zrealizowała żadnego swojego celu, taki półstrategiczny trochę, czyli operacyjno-strategiczny tak między, no to jest Zaporoże. No tak. Bo jednym z celów takich,
mówiąc o celach strategicznych, ma być zawsze poziom polityczny i militarny. No i politycznie żadnego. No militarnie rzeczywiście jeden się udało, chyba jedyny cel z poziomu strategicznego, czyli połączono Krym z Donbasem. Z Donbasem. No ja bym nawet powiedział, że to politycznie też jakoś był jakiś sukces, zwłaszcza jeżeli, bo oni bardzo szybko teraz budują tą linię kolejową, wiesz. No to to jeszcze. Tak, przy czym tu, tak, tu Rosjanie mają duże zdolności, bo Rosjanie mają brygady wojsk kolejowych, które nie są jakimiś takimi papierowymi brygadami, bo one w czasie pokoju były używane też, utrzymywały strategiczne linie kolejowe rosyjskie i te brygady mają duże zdolności, dobry sprzęt i na pewno ta kolej powstanie szybko, tak? I to nie mówimy o jedynicy. No tak. No więc strategicznie to się udało, natomiast strategicznie dalej nie mówimy o sukcesie żadnym. Więc na razie, no a głównym celem wojny jak gdyby jest osiąganie celów politycznych, prawda? No tak. Poprzez działania militarne. No na razie się nie, z tego nie udało nic. Natomiast no dalej sukcesy taktyczne mogą się zmienić w operacyjne, w strategiczne, przy czym Rosja części celów strategicznych nie osiągnie z pewnością. To możemy powiedzieć od razu, czyli część celów już przegrali. Na przykład zajęcie całej Ukrainy, prawda? I teraz tak, czy ja widzę taką możliwość? Długo jeszcze nie. Czyli szanse na wasalizację Ukrainy jako kraju w mojej ocenie są bliskie zeru na razie. Tak? Jeżeli Ukraińcy nie poradzą sobie z problemami dotyczącymi mobilizacji, jeżeli Stany Zjednoczone przejdą z opcji pomocy do opcji jak gdyby machania flagą tylko tak, i żeby ten cień flagi straszył Rosjan, to mało trochę, na pewno obecnie cień amerykańskiej flagi Rosjan nie przestraszy. Więc jeżeli dalej to tą drogą pójdzie, no to rzeczywiście gdzieś może się w przyszłym roku zdarzyć, że rosyjskie czołgi do linii Dniepru, już nie tylko w Chersoniu, pod Chersoniem, ale gdzieś tam dalej mogą dotrzeć. Natomiast dalej, no szanse na wasalizację kraju są obecnie znikome. No to jest też pytanie, także jak strategicznie odpowiedź jest, generalnie przegrywają, tak, nadal. To jest pytanie, bo nawet sukcesów operacyjnych ukraińskie w takiej sytuacji. Przepraszam, ci wszedłem w słowo. Czy wiesz, bo tu ja dość niechętnie aż tak daleko czasowo wybiegam, bo tu jest tyle czynników. Tak. Dokładnie, naprawdę. Jutro Putin umrze. No, no tak, no, bunt Prygorzyna, wersja 2. Wybory. Tak, kto wygra wybory w Stanach, jak długo przeżyje Putin, prawda, i tak dalej. No, no, czynników jest naprawdę dużo. Jak dalej będzie wyglądało wsparcie, jeśli chodzi o uzbrojenie dla Ukrainy, no bo Francuzi nagle powiedzieli, że okej, damy wam jeszcze paręset transporterów, prawda? Mhm. Oczywiście całkowicie przestarzałych, ale lepiej mieć takie niż żadne. Na tym froncie to równie i tak. Równie dobrze, nie wiem, wygra Biden i powie, okej, to wam sformujemy 3 brygady pancerne i 5 brygad zmechanizowanych. O Jezu, Ukraińcy chyba, to wtedy by na pewno znaleźli wkłady ludzkie do tych brygad i ludzi do tych brygad. To na pewno. To byłby szał. To byłby sposób, nie? Zabrać do Stanów tych rekrutów i formować brygady tam. Zajęłoby to rok. Może nawet. No ale jakby potem przyjechali. To by stworzyło zupełnie nową jakość. No tak.
Zwróćmy uwagę, że 47, która walczy bez przerwy od kiedy weszli, w czerwcu weszli do walki, tak. Pierwsze wejście mieli niefortunne, ale od czerwca są cały czas w walce. Mhm. Czyli brygada, która jest na zachodnim sprzęcie, nowoczesna. Tak. Oni dostali nowoczesny sprzęt, czołgi, transportery, artylerię, wszystko dostali generacji nowej w miarę, no i skuteczność brygady jak gdyby jest zupełnie inna. No, gdyby takich brygad Ukraińcy mieli więcej, ta skuteczność też inna. Tak? Co prawda ta brygada była też nie taka zupełnie formowana zwyczajnie, bo tam jednak następowała selekcja ochotników, tam głównie weterani w tej brygadzie służyli od początku, więc nie musieli nabierać doświadczenia, a raczej zgrywać się jako pododdziały, natomiast indywidualnie już doświadczenie mieli. No ale to pokazuje, że można sformować brygadę od zera w czasie wojny i ta brygada wykazuje się ponadprzeciętną skutecznością, chociaż przed wojną wcale jeszcze nie istniała. No ale też zwróć uwagę. Bo jeżeli jesteśmy przy 47 naprawdę ich działania rajdowe pojedynczymi jednostkami, jest to niezgodne ze sztuką wojenną, a to jest niezgodne z doktrynami, ale sztuka wojenna to nie tylko doktryny. To jest dostosowywanie własnej taktyki do swoich możliwości, tak żeby zadawać maksymalne straty przeciwnikowi przy minimalnych stratach własnych. No i tutaj nawet jeżeli... I tutaj to się udaje. Tak, jeżeli tracą pojedyncze Bradleye, pojedyncze Leopardy czy Abramsy, wszystkie informacje, które płyną, wskazują, że zadają wielokrotnie większe straty Rosjanom, przy czym Rosjanie mają bardzo duży problem z zaplanowaniem ataków, dlatego że ataki jednak planuje się według pewnego schematu, czyli mamy rubież wyjścia, spieszania i tak dalej, a ponieważ wozy bojowe ukraińskie pojawiają się zupełnie nieoczekiwanie w różnych miejscach. Rosjanie nie są w stanie wystarczająco szybko reagować i nie są w stanie stosować pewnych schematów, jeśli chodzi o działanie, a Rosjanie jednak dalej mają tendencję do większej schematyczności niż Ukraińcy. Aczkolwiek w porównaniu z początkiem wojny to już jest inny obszar, tak? Tu jednak od wielu schematów armia rosyjska odeszła i działa bez porównania bardziej elastycznie. Stąd to, o czym powiedziałeś na początku, że no, jakość armii ukraińskiej spadła ze względu na nabór rekruta i kadr. Z kolei rosyjska wzrosła, bo Rosjanie skopiowali sporo rozwiązań armii ukraińskiej na przykład. Jak zawsze. Rosjanie zawsze się uczą. Tak. Ale powiem ci, że jedna rzecz mnie zastanawia, bo w sumie wnioski z tej rozmowy są dosyć delikatnie pozytywne. Znaczy, może inaczej, one są negatywne, natomiast są delikatnie pozytywne pod tym względem, że w ostatnim czasie w polskiej infosferze jest bardzo, bardzo dużo takich informacji, że my zaraz właściwie będziemy mieli wojnę. Czy może przesadzam w tej chwili, bo to nie jest aż tak podawane, ale dużo dostaję też takich pytań. Czy będzie wojna, panie Mateuszu? Kiedy będzie wojna? Państwo o to pytają. No to wydaje się dość oczywistym, żeby powiedzieć, że dopóki Ukraina się broni, to nie będzie wojny, proszę państwa, bo Rosja 90% swoich środków wojskowych angażuje w tę wojnę. Tak z tego, co widziałem. No może 85%, bo różne widziałem statystyki. I nawet ci rekruci to pewnie nie trafią na front, o których wspominałeś, Piotrze, tylko oni pojadą gdzieś na daleki wschód, a na front ewentualnie trafią ci, którzy tam do tej pory stróżowali i pilnowali tego dalekiego wschodu. Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że Putin nie chce, żeby rekruci trafiali na front. Oni byli, już pod Kijowem nawet było część rekrutów na froncie, ale to były, z tego co wiem, to jest jednak dbanie o to, żeby te matki nie płakały, bo to jest źle, bo to źle dla medialnie wygląda i propagandowo i tak dalej. O to jest dbane akurat. To już tak na koniec chcę się zapytać. Jeśli nie jest tak źle, jak się niektórym wydaje, to skąd jest to wzburzenie wśród polityków, bo o tym jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać,
Skąd jest ten lęk w prezydencie Francji i te jego ruchy zupełnie inne niż się przyzwyczailiśmy do tej pory? Emmanuel Macron rośnie na pierwszego jastrzębia Europy. Skąd też, wiesz, takie konkretne wypowiedzi polskich polityków? Ja to je szanuję, bo to jest dobrze, że zdajemy sobie sprawę z tego zagrożenia. Bo wydaje mi się, że żeby dać pełny obraz widzom, trzeba jednak powiedzieć, czy my mamy się czego obawiać i skąd jednak to takie przerażenie w Europie i właśnie wśród niektórych polityków europejskich. Czy nie wiem, czy przerażenie, ale niepokój z całą pewnością tak. Wiesz, Mateusz, bo powiedzieliśmy sobie, że Rosja nie jest w stanie zrealizować obecnie prawie żadnego swojego strategicznego celu, ale Ukraina też nie. No tak. No bo cele strategiczne ukraińskie, no to odzyskanie terytoriów okupowanych. No obecnie też szanse są znikome. Stąd no tak. Ukraina też ma tą rozbieżność na tym poziomie strategicznym, kiedy mówi, co by chciała, a co jest obecnie w stanie osiągnąć. No i teraz mimo wszystko Europa zakłada, i słusznie, czyli tak, licz na najlepsze, przygotuj się na najgorsze. No tak. I scenariusz najgorszy jest taki, że jeszcze w tym roku armia rosyjska dotrze do Dniepru, mówimy o tej części poza Chersoniem, czyli tam, gdzie na Zaporożu skręca na północ Dniepr. A w przyszłym roku pójdzie dalej. I to jest najgorszy scenariusz, jaki może być, który doszłoby do tego, gdyby załamała się zupełnie, jak gdyby armia ukraińska pod względem przede wszystkim morale. Na razie nic nie wskazuje na to, ale mówię, ja nie stawiam tez, jak gdyby, których nie jestem w stanie udowadniać, no bo za tezą muszą iść jakieś konkretne argumenty, ale Zachód tego się obawia. I Zachód się obawia nie tylko tego. Zachód się też obawia, że nawet nie dojdzie do żadnego przełamania, ale dojdzie do zamrożenia konfliktu, co pozwoli Rosjanom uwolnić znaczną część sił z linii frontu. Bo kwestia jest taka, że nastąpi zawieszenie broni, pokój, nie wiem jak to nazwiemy, I trzeba mieć świadomość, że po stronie rosyjskiej oczywiście znaczna część sił dalej będzie zaangażowana na kierunku ukraińskim i tak dalej. Do obstawienia jest granica z Finlandią, aczkolwiek raczej trudno sobie wyobrazić, żeby Finowie przekroczyli granicę, atakując Rosję. Armia fińska jest armią typowo obronną i cała jej konstrukcja jest taka, żeby bronić swojego terytorium, zresztą bardzo wdzięcznego do obrony. Ale dalej będzie, powiedzmy sobie, Rosja będzie miała w momencie, kiedy ten pokój nastąpi, 400 tysięcy weteranów. Na różnym poziomie, mniej doświadczonych bardziej, ale 400 tysięcy uzbrojonych ludzi, którzy już na froncie są. Którzy już walczyli, zabijali, mają doświadczenie. Tak, coś, czego nie ma nikt inny poza Ukrainą. Dokładnie tak. I tego nie ma nikt. Poza Ukrainą. Jeżeli Ukraina wejdzie w tryb taki pokojowy, przejdzie, zwolni część sił rosyjskich. No i teraz, owszem, no, NATO ma czołgi, ma samoloty, ma transportery. Tylko ktoś w tym musi siedzieć, ktoś musi walczyć i ktoś musi być gotów ginąć w razie czego, bo taka jest prawda. Tak. Rosjanie będą mieli 400 tysięcy, powiedzmy, że użyją 1/4. Minimum. Będą w stanie. Tak. Powiedzmy, że będą w stanie, front im zwolni 1/4 tego.
100 tysięcy weteranów. Już z bronią w ręku, już na froncie. Nie ma pytania, czy oni będą gotowi walczyć. No nie, no oni już walczą. Więc będą walczyć najwyżej dalej. No i stąd jak gdyby takie mocne obudzenie NATO, że my no, też potrzebujemy ludzi, którzy będą przeszkoleni, którzy będą gotowi no, walkę podjąć i być może ginąć, wcale nie w obronie własnego kraju, ale gdzieś tam w flanki wschodniej jeszcze. Prawda? Czyli będzie trzeba przekonać żołnierzy francuskich na przykład, żeby bronili kraju bałtyckich. Na przykład. Nie? No, Polaków będzie przekonać łatwiej trochę, ale Hiszpanów już bardzo trudno chyba. Mam wrażenie. Mhm. Albo Portugalczyków. Włochów. Węgrów nie ma szans, umówmy się. Tak? Słowaków dyskusyjnie. Zobaczymy. Turcję wątpię. No i teraz stąd jak gdyby zaniepokojenie, bo ta wojna stanie. No wcześniej czy później ona na jakimś etapie zatrzyma się. Tak. No i teraz jeżeli no, tak. No natomiast mówię, naprawdę ja nie jestem w stanie powiedzieć ani kiedy, ani na jakim oczywiście. Etapie, ani jak to będzie wyglądało, bo czynników jest naprawdę, to jest zupełne wróżenie z fusów, natomiast to się wydarzy kiedyś. Prawda? No i dalej będzie 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich ze starszymi, nowszymi czołgami, nieważne. Ale oni już w walce będą. Tak. No i to jest ten problem. To jest ten problem. Z doświadczeniem wojskowym, wiedzący, co mają robić, często ochotnicy, którzy poszli za pieniędzmi, a już nie umieją dalej żyć po wojnie. Dobrze. Bo co? Słuchaj, bo w sumie... tak, w armii rosyjskiej przy wielu upośledzeniach znaczna część tych żołnierzy to obecnie są ochotnicy. No tak, mówiłeś o tym i ja też to potwierdzam, proszę Państwa, bo nawet ci, których łapali Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, to na przykład na 4, 2 albo 3 to ochotnicy. Bo jak się mieszka pod Saratowem, a już nie daj Bóg pod Omskiem, a już nie daj Bóg gdzieś pod Jakuckiem i się zarabia 15-25 tysięcy rubli, czyli 15 to w ogóle będzie, 10 tysięcy to będzie niecałe $150, to będzie około 500-600 zł, no to jak się zarabia nawet 2 razy tyle, jak się zarabia 1200, a nagle ktoś da 10 razy tyle albo 5 razy tyle, no to się nie ma toalety, a nagle i jeszcze to, co złupisz, to twoje, to, co ukradniesz, to twoje, to, co zdobędziesz, to twoje, a jeszcze kobietę może znajdziesz, bo dostają odszkodowania kobiety, więc często jest tak, może nie często, ale zdarzają się takie przypadki nieodosobnione, opublikowane, o których się mówi w mediach i na telegramie rosyjskim, ale przede wszystkim ukraińskim, ale po prostu w tym rosyjskojęzycznym telegramie również, że po prostu kobieta wychodzi za mężczyznę gdzieś tam, który właśnie zaciągnął się do wojska i zaraz wyjedzie, no bo jakby on zginął, no to dostanie odszkodowanie, a jak nie zginie, no to też będzie na nią ułożył finansowo, a i tak go nie ma. No mówiąc szczerze, proszę Państwa, no to jest ciekawe jakby zjawisko socjologiczne. Myślę, że to ktoś kiedyś mógłby zbadać. No w każdym razie tych ochotników jest o dziwo dużo, zwłaszcza w tych biednych rejonach Rosji, zwłaszcza na wschodzie. I chyba nie wydaje się, żeby miało być, jakby miało się coś stać, że ich będzie ubywać. Raczej będzie tak, jak jest w tej chwili, zwłaszcza jeżeli będą Rosjanie zwiększali, tak jak do tej pory, po prostu finansowe warunki służby w armii. No i co wtedy? Znaczy, to jest jeszcze kwestia sprzętu, bo są wyliczenia i ja się zgadzam z nimi, że Rosja będzie w stanie uzupełniać straty i mieć jeszcze nadwyżkę, żeby formować jednostki nowe do końca tego roku i przyszły, czyli tak długo, jak długo remontują pojazdy bojowe, które są w magazynach głębokiego składowania,
więc jeszcze ten rok i przyszły. No ale Rosja też mówi, że przyszły rok będzie kluczowy, jeśli chodzi o wojnę, bo tu trzeba sobie powiedzieć, że Rosjanie w tej chwili już przestali mówić o specjalnej operacji wojskowej, tylko od niedawna oficjalnie mówią już o wojnie, a rosyjska Duma nawet mówi o świętej wojnie. No tak, to tak jak Święcienna Jawina. Wojna u nich. Czyli Święta Wojna to jest u nich, paradoksalnie to jest u nich dość stare sformułowanie. No ale wiesz, z kim jest ta wojna? Czy ta Święta Wojna jest tylko z Ukrainą? Czy ta wojna jest z Zachodem i z NATO? Nie, oczywiście, że tak. Cały czas mamy narrację Zachód. To stąd jak gdyby Zachód tą narrację widzi. Oczywiście Putin mówiący o tym, że absolutnie tak, jakakolwiek agresja na kraje bałtyckie, Polskę i gdziekolwiek, to jest bzdura. Ja tylko przypominam, że Putin to samo mówił o Ukrainie dosłownie tygodnie jeszcze przed inwazją. Dwa tygodnie przed inwazją mówił, że nie będzie wojny. Tak. I on też mówił, że absolutnie nie. Absolutnie, że to jest jakaś tam bujda Zachodu, który straszy Ukraińców i tak dalej. Tak jak mówisz, tam chyba dwa tygodnie przed jeszcze. No może trzy, ale tak pamiętam dwa, przepraszam Państwa, jeśli się machnąłem parę dni. Ale tak wydaje mi się, że dwa tygodnie. Ale krótko, w każdym bądź razie mówimy o tygodniach, a nie miesiącach. Nie? Kiedy, kiedy on jeszcze zapewniał, że rosyjska koncentracja absolutnie nie ma na celu, tak. No i potem mówił, że wcale to nie jest inwazja na Ukrainę, tylko specjalna operacja wojskowa, prawda? No tak. No. Więc jeszcze raz, jak gdyby podsumowując to, o co pytałeś, zaniepokojenie Zachodu jest uzasadnione i ono jest, Zachód patrzy na ten moment, kiedy ta wojna, nieważne jak, ale ona się zakończy, no bo żeby Putin zrobił kolejny ruch, no to jednak kwestie frontu ukraińskiego musi tak czy inaczej rozwiązać, bo ja też uważam, że nie pokusi się o jakieś dziwne ruchy przeciwko NATO w momencie, kiedy tak naprawdę ledwo te działania ofensywne są podtrzymywane, bo to ciągle tak trochę na styku jest. Oczywiście na styku między innymi dlatego, że budują rezerwy, więc stąd minimum tych sił jest wykorzystywane. Przepraszam. No i Zachód pod tym kątem patrzy. Stąd ta cezura, tam mowa jest o 3 latach, 5. Tak, bo to jest to minimum, gdyby naprawdę na Ukrainie wszystko poszło źle. Tak, czyli takie założenie, że wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. No i wtedy stąd tam mowa jest, że za 3 lata tam jakąś gotowość trzeba mieć. Oczywiście dalej pytanie na co, też nie chcę wchodzić w scenariusze, jak Putin może uderzyć i tak dalej, co zrobi NATO, bo to naprawdę jest osobny temat, tak. No bo oczywiście przewaga technologiczna, lotnictwa, marynarki wojennej, wojsk rakietowych, rozpoznania po stronie NATO jest miażdżąca i tak dalej, ale to zupełnie jak gdyby też temat inny, który zresztą poruszany wielokrotnie przez innych analityków, więc powtarzam. My też o tym rozmawialiśmy, raczej w pozytywnym sensie, natomiast tu jak gdyby... Mów. No, przewaga potencjału na to jest niewątpliwa, no, pod każdym względem. Oprócz doświadczenia bojowego wojsk lądowych. Tak. Powiedziałbym tak. I teraz na tym się trzeba skupić. No i tyle. I tyle po prostu. Jasne. No i to jest też kwestia chyba tego... Powiem inaczej. To jest chyba, proszę Państwa, odpowiedź na to, o co Państwo mnie często pytają. Myślę, że doskonała, jakby wyczerpująca. Natomiast ja tutaj uczulam na ten aspekt, o którym Piotr wspomniał, to znaczy... Co się stanie z rosyjskimi żołnierzami, jeżeli by się skończyła wojna na Ukrainie? Bo oni nie wyparują. Te kilkaset tysięcy żołnierzy ostrzelanych, ze zmienioną psychiką, którzy zabijali, którzy mają doświadczenie bojowe, co z nimi zrobi Putin i co zrobi, czy jeżeli,
jeżeli by się tak wydarzyło, że już Putina nie będzie, to ktoś inny, kto będzie rządził w Rosji? I drugie pytanie, co zrobi władca Rosji, ten czy kolejny, z gospodarką rosyjską przestawioną na tory wojenne, która no po prostu jest w tych torach wojennych? I co z tym sprzętem, który zostanie wyprodukowany? Po co to wszystko będzie? Czy to chodzi tylko o Ukrainę, czy... No właśnie, co z tym zrobić, gdyby się jakoś zakończyła wojna w Ukrainie? To jest oczywiście, chyba... Oczywiście, Mateusz, tu mamy w tle cały czas sankcje, które swój skutek mają, mniejszy od oczekiwanego. Tak, ale prędzej ale czy później dalej, zadziałają. Dalej. Tak, one będą jak kropla drążyć skałę i zwróć uwagę, ile czasu trwało, zanim Związek Radziecki pod ciężarem własnych upośledzeń się zawalił w końcu. No więc jak gdyby to tu też trzeba mieć, też uwzględniać ten tak. aspekt. Natomiast mówimy o latach. No dokładnie. Wojna w Afganistanie trwała 10 lat. Teraz sobie znowu odświeżam Cynkowych Chłopców. Swietłana Aleksiejewicz, polecam. Pozdrawiać to nie będę, pani noblistki, ale polecam państwu. Natomiast, bo bardzo dobrze opisuje rosyjską duszę. Natomiast chodzi jeszcze chyba o to, że wtedy nie było krajów globalnego południa na takim poziomie rozwinięcia cywilizacyjnego. To znaczy teraz Rosji, ta Europa, ja to wielokrotnie powtarzałem, może nie w rozmowie z tobą, ale że Europa nie jest już centrum świata. Centrum świata się przeniosło. Ekonomia, rozwój ekonomiczny, Brazylia w Ameryce Południowej, Indie, Chiny, kraje arabskie, Afryka. Znaczy Afryka akurat to nie jest, jakby to nie są kraje, chociaż Republika Południowej Afryki jest ważna, ale Afryka tutaj raczej myślę o wykorzystaniu, jeśli chodzi o surowce, co robią Chińczycy, ale także Rosjanie. No zmierzam do tego po prostu, że to wszystko zapewniło Rosji no, zamiennik. I przecież w zeszłym roku gospodarka rosyjska się powiększyła, a nie skurczyła. Więc to jest fenomenalne. Spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego. Natomiast dalej Europa też kupuje od Rosji. Tak, więc tak. Po prostu dokładnie. Część krajów nie była w stanie. No. Tak. I trudno dziwić się, bo jednak... Każdy rząd przede wszystkim dba o dobro własnego kraju i własnego społeczeństwa. No więc... No ale, czyli tradycyjnie nie mamy pozytywnych wniosków. Znaczy mamy mimo różne. Wszystko. Ja też, słuchaj, no, ja też, Mateusz, nieco specjalnie chciałem troszeczkę spojrzeć, żebyśmy jednak wrócili do początków i spojrzeli bardziej globalnie, czyli o czym Rosja tak. mówiła ponad 2 lata temu, tak? No tak. Jakie plany miała, jakie żądania miała. I, no bo, i tak. no jeszcze raz, wojna, celem wojny jest realizacja tak, politycznych celów. No obecnie Rosja ze swoich politycznych celów to tak. No, jeżeli mówią o tym, że ich głównym celem jest odsunięcie obecnie linii walk tak, żeby nie było można ostrzeliwać ich terenów, tak? Czyli generalnie mówimy o terenach okupowanych. No oczywiście to jest dość gruby zamiar, bo to musieliby zająć Odessę i Charków, prawda, żeby to było możliwe. No ale okej, oni mieli plany zepchnięcia NATO do defensywy, tak? Tak, gdzie w Polsce nie miało być prawa wojsk natowskich, żadnych dalej i tak dalej. No, nawet o tym nie wspominają tak naprawdę obecnie. Już pomijam, że tak jak no, główny sukces, jeśli chodzi o NATO, to jest Szwecja i Finlandia, tak? Która naprawdę, jeżeli chodzi o rozmieszczenie strategiczne sił, no to jest... No Rosja dawno nie była pod względem geopolitycznym w tak fatalnej sytuacji, jak jest obecnie. No tak. Jedyne, no ale martwi nas to, jaka jest perspektywa, bo perspektywa jest negatywna, bo to też tak trochę tutaj przewrotnie powiedziałem o tym, że znów mamy pesymistyczne zakończenie, bo też nie do końca, bo przede wszystkim dużo mówiliśmy o tym i ty mówiłeś
o tym, że Ukraina nieźle sobie radzi dalej, nie ma tragedii i na razie jeszcze na tym szczeblu strategicznym wszystko to, co powiedziałeś przed chwilą, że jednak politycznie Rosja nie osiągnęła swoich celów. Mówię tylko, że trzeba pamiętać, jakie to były cele, no i po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że to Ukraina to nie był główny cel Rosji, tylko był jakiś środek do dojścia do celu. To ja już się na koniec, ostatnie pytanie. Proszę, powiedz. Ukraina też będzie musiała chyba zweryfikować. Rosja i Ukraina. Bo niestety ja się obawiam, że plany ukraińskie z początku wojny, tak, czyli odzyskania terenów okupowanych, szanse są obecnie znikome. To już tylko na koniec, na sam koniec chciałem cię zapytać, bo cała Polska ostatnio nie żyła wcale tylko i wyłącznie Ukrainą, ale także tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. Chodzi o to, co wydarzyło się w Gazie. Zginął polski wolontariusz Damian Sobul i 6 innych wolontariuszy organizacji World Central Kitchen. I no, chciałem zapytać, jak ty to oceniasz jako żołnierz, bo rozmawialiśmy wielokrotnie o Strefie Gazy wcześniej. Byłeś na misji na Bliskim Wschodzie, byłeś w Libanie. Jak ty oceniasz tę sytuację z perspektywy żołnierskiej? Chodzi mi o ostrzelanie konwoju. To jak oceniasz to ostrzelanie konwoju i to, co się wydarzyło w Gazie? Czy tak, przy uderzeniach powietrznych pomyłki się zdarzają. I zdarzały się Amerykanom, zdarzały się Brytyjczykom, zdarzyły się nawet Niemcom raz, ale za to poważnie w Afganistanie. Natomiast tu mówimy o nieco innej sytuacji, dlatego że to była tak zwana powtarzalność ataków. Czyli pierwsze uderzenie, ocena efektów, kolejne uderzenie, ocena i kolejne uderzenie. Więc ja mimo wszystko trudno jest mi uwierzyć, żeby IDF specjalnie atakował konwój humanitarny jako cel. Natomiast jednak musieli sobie zdawać sprawę, że straty, które powodują, będą dotyczyły też organizacji humanitarnych. Wygląda na to, że zakładali, że w tym konwoju, bądź w jego bezpośrednim pobliżu, ale raczej w konwoju, znajduje się jakiś dla nich bardzo wartościowy cel. Więc błąd w ocenie, zresztą dzisiaj dowództwo izraelskie mówiło, że popełniono listę błędów całą, jak gdyby, w ocenie sytuacji i w procedurach użycia siły. Natomiast tam zdymisjonowano bodajże 2 dowódców, kolejnych 3 ukarano naganami, tak, i dalej. Wiesz, to jest w ogóle dziwne wszystko, dlatego że w zasadzie lista osób, które podejmują decyzje, weryfikują takie rzeczy, ona jest relatywnie krótka. Bo powinna przynajmniej być, czyli mamy operatorów dronów, mamy kogoś, kto nadzoruje operacje z wyższego szczebla i mamy osobę, która podejmuje decyzję o pozytywnej identyfikacji celu. A tu mamy całą listę dowódców gdzieś, więc ja nie wiem, jak działa ten system w armii izraelskiej, natomiast ewidentnie działa źle. Dlatego, że już po pierwszym uderzeniu, tak, bo naprawdę obraz dronów jest bardzo dobry. To jest świetna optyka. No zakładam, że, tak, że rosyjskie drony, ukraińskie, izraelskie, za długo byliśmy w Rosji, tak, i Ukrainie. Izraelskie drony, jeżeli chodzi o to, co oni robią, to jest światowa czołówka, więc optykę mają świetną, obraz mieli doskonały i już po pierwszym uderzeniu powinni ocenić, że był to atak błędny. Nie zrobiono tego, atak powtórzono raz, powtórzono trzeci raz potem i to jakby świadczy o tym, że niestety, ale armia izraelska całkowicie potwierdza się to, jak gdyby, nie świadczy, potwierdza, ignoruje straty uboczne, tak zwane. Brzydko to brzmi, straty uboczne, ale w imię
likwidacji celu, który uważają za priorytetowy, są w stanie zabijać cywilów i tą precyzyjną bronią, która w zasadzie była zbudowana po to, żeby ograniczać takie straty. Więc no jako żołnierz oceniam to jako zbrodnię. Jako zbrodnię. Pierwszy raz mogło dojść do błędu. No ale z kolei okej, no pojazd był wyraźnie oznaczony, widać po wraku. Ale trzeba mieć też świadomość, że Hamas wykorzystuje kanały pomocy humanitarnej dla dostaw broni i przemycania bojowników. No ale z kolei ta organizacja, szansa, żeby była skłonna pomagać Hamas, jest znikoma. Nie ma, jest to nie organizacja ma szans. Jest to organizacja o tak szacownej opinii. Tak. Ona działa na Ukrainie też. Tak, no ja o tym mówiłem. Tak. Choćby w Chersoniu, choćby na Zaporożu. To jest jedna z najprężniej działających organizacji na Ukrainie i karmiących ludzi, którzy nie mają co jeść przy froncie. Prawdopodobieństwo, że ona jest wykorzystywana do tych celów, było znikome. Stąd mówię, procedury izraelskie są tu bardzo słabe. Być może nawet dla dowódcy, który podejmował decyzję, nazwa organizacji nic nie mówiła, a powinna mówić. To właśnie po to są osoby autoryzujące uderzenia, żeby miały szeroką wiedzę na temat tego, co się dzieje w jego strefie odpowiedzialności. Stąd jest potrzebna autoryzacja ataku. No ale jeżeli dla tego dowódcy nie ma znaczenia, jakie NGO są w strefie, bo wszystkie traktowane są jako potencjalni przemytnicy, no to tak się to kończy. No więc tu bardzo źle to o armii izraelskiej świadczy. Przy czym tu trzeba powiedzieć, że cały ten konflikt, on bardzo mocno skręcił w stronę takiej zemsty i to... No, bardzo dużo materiałów pokazuje, że użycie broni przez stronę izraelską jest bardzo swobodne. Trzeba pamiętać, że to nie jest symetryczny konflikt. De facto armia izraelska prowadzi w bardzo dużej skali, ale operację antyterrorystyczną. No a operacje antyterrorystyczne powinny być obarczone bardzo dużymi ograniczeniami, jeśli chodzi o użycie siły właśnie, dlatego że wróg nie nosi mundurów. Konflikt jest asymetryczny, stąd ochrona ludności cywilnej powinna być priorytetem. No tutaj od początku nie jest. Oczywiście dalej, no bo mimo wszystko moja sympatia też nie będzie po stronie Hamasu nigdy oczywiście, bo no nie sposób zapomnieć, od czego ta wojna zaczęła się. Tak. Oczywiście ona, ktoś powie tak, ale ona trwa od 1947 roku. Okej, no ale na czymś musimy skupić się. Jednak te wrota piekieł otworzyła operacja masowego mordu obywateli izraelskich, taka jest prawda. No ale też moja sympatia nie może być po stronie armii izraelskiej z kolei, bo ja żyję w mocnym przekonaniu, że operacje z użyciem sił zbrojnych nie usprawiedliwiają zabijania ludności cywilnej. Nieważne, po której stronie ona jest. To jest nie do usprawiedliwienia. A tu mamy do czynienia niestety z operacją, gdzie tak zwane rules of engagement, czyli zasady użycia broni, albo są bardzo swobodne, albo nie są egzekwowane przez dowódców. Myślę, że one są bardzo takie luźne i dowolnie interpretowane, o czym świadczy właśnie uderzenie dronami, to powtarzalne, tak, gdzie ewidentnie dążono do całkowitej likwidacji celów, nie oceniając jak gdyby prawidłowo skutków pierwszego ataku. To, co obserwujesz od kilku miesięcy, każe ci w ogóle pomyśleć, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku tej, właśnie po tym, co się wydarzyło, kiedy Hamas zaatakował te kibuce i wyszedł ze strefy Gazy,
I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że się wrota piekieł otwarły właśnie, chyba nawet ty to mówiłeś, i że po prostu no, doszliśmy do takiej konkluzji, że Hamas ściągnął na swoich ludzi no coś strasznego, że to będzie trwało. To się nie wiadomo, jak długo będzie trwało, ale to będzie po prostu piekło, które zrobi armia izraelska w Gazie. Tak się dzieje, natomiast powiedziałeś czymś takim, że te zasady ogólnie są, widać, że takie poluzowane użycia broni, użycia środków. No po prostu taka zasada proporcjonalności też w użyciu tych środków bojowych jest łamana, że się zabija terrorystę, ale żeby zabić terrorystę, giną też cywile. Uważasz, że to jest w trakcie tej operacji już nawet nie, że to nie jest kwestia jednostkowej sytuacji, tylko że to jest kwestia po prostu już systemowa, to co obserwujemy od kilku miesięcy? To się wiesz, co od początku była systemowa, no bo użycie ciężkich bomb w ściśle zabudowanym terenie, a naprawdę domy w strefie Gazy, to są tak. nawet jeżeli one wyglądają na konstrukcje trwałe, no nie, tam to są wszystko konstrukcje lekkie, które podmuch ciężkiej bomby składa jak domki z kart. I to było systemowe od początku, natomiast nie stanowiło zaskoczenia, bo armia izraelska zawsze w taki sposób odpowiadała, co prawda jak dotąd nie w takiej skali, dlatego że nigdy atak terrorystyczny nie miał aż tak dramatycznych skutków. Ale Izrael stosował zasadę dziesięciokrotności odpowiedzi. Czyli w nas strzelacie jedną rakietę, my wystrzeliwujemy w odpowiedzi 10. No i teraz biorąc pod uwagę skalę ataku, który przeprowadził Hamas, no my wtedy rozmawialiśmy, bo zastanawialiśmy się nie czy armia izraelska wkroczy, tylko w jaki sposób to zrobi. Tak. No bo to było oczywiste, że ona wejdzie. I pamiętasz, ja mówiłem, że wcale nie uważam, że straty izraelskie będą jakieś tysiące żołnierzy, tak. tysiące transporterów. Nie, tam nie, niektórzy analitycy taką wizję roztaczali. Ja jak gdyby zapoznawałem się z taktyką armii izraelskiej i oni naprawdę ją mają dopracowaną. Tam działa taka trójca, czołg, transporter i opancerzony spychacz, wsparci szturmowymi saperami. To wszystko jak gdyby pilotują jeszcze żołnierze wojsk specjalnych, wojsk powietrzno-spadochronowych, bardzo dobrze wyszkolonych do walk miejskich. I Izrael to robił wielokrotnie przedtem, robi to obecnie. Natomiast ta taktyka właśnie zupełnie ignoruje straty wśród ludności cywilnej. Ona je całkowicie ignoruje. No i to po prostu widzimy, więc no ja nie jestem zaskoczony, że tak ta operacja wygląda, bo armia izraelska tak prowadziła operację do tej pory, natomiast nie aż w takiej skali. No, to stąd straty są naprawdę olbrzymie. No a świat tak naprawdę zaczął mocno bić na alarm dopiero w momencie, kiedy mamy udokumentowaną śmierć obywateli nie narodowości palestyńskiej. Nie Palestyńczyków. To mnie też strasznie uderzyło, wiesz? Prawda? Że gdyby to byli Palestyńczycy, no tam jest jeden Palestyńczyk, ale chodzi o to, że wolontariusze tej organizacji. Strasznie mnie uderzyło to, że gdyby to był Palestyńczyk, to świat by dalej nawet na to nie zwrócił uwagi. I słuchaj, gdyby to byli sami Palestyńczycy. I takie uderzenia dronami są prowadzone codziennie w podobne cele. Z podobnym poziomem identyfikacji celów, tylko że tym razem trafili po prostu w wolontariuszy, którzy mają wsparcie swoich państw. Palestyńczycy tego wsparcia nie mają i w związku z tym nikt nie zwraca uwagi na to, ale jeszcze raz, takie uderzenia dronami w inne cele, które nie są wojskowe, a wydają się wojskowe, są prowadzone przez cały czas. I nie tylko dronami, bo mówimy o artylerii, mówimy o lotnictwie. O lotnictwie, o bombach. Prawda. Co byś zrobił, a czy inaczej, jak uważasz, co powinien Izrael zrobić w tej kwestii? Śledztwo? To znaczy się w zasadzie oni już wyniki podali, czyli dymisja
bodajże chyba dwóch dowódców, dyscyplinarne ukaranie trzech. Ja natomiast absolutnie nie wierzę w jakieś kwestie prokuratorskie i postawienie zarzutów dotyczących sądu, kar sądowych i tak dalej. Ja właśnie w tym kontekście pytałem o śledztwo, wiesz, że chodziło mi po prostu o jakiś proces karny sprawców. Byłbym bardzo zdziwiony. Nie wykluczam, no bo to nie wiem, jak jeszcze naciski będą i jak to się potoczy, ale nie sądzę, żeby w Izraelu jakiekolwiek wszczęto postępowanie karne. Natomiast Izrael z całą pewnością zignoruje wszystkie postępowania jakieś karne, które będą prowadzone poza granicami Izraela. Jasne. No nic. No tutaj trudno się z tobą nie zgodzić. Też bym się nie spodziewał niczego. Nawet nie wiem, co powiedzieć, więc nie będę próbował. Bardzo ci dziękuję, Piotrze, za tę rozmowę, bo przywędrowaliśmy jeszcze na koniec na Bliski Wschód, a myślę, że też bardzo kompleksowo omówiliśmy to, co się dzieje na Ukrainie. Proszę Państwa, jeszcze przy okazji powiem, że myślę, że w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach będą Państwo na tym kanale widywać pana pułkownika Piotra Lewandowskiego częściej, ale to już tylko powiem tak właśnie jako taką zajawkę, żeby Państwo po prostu mogli się na to przygotować, ale więcej szczegółów wkrótce. Piotrze, jeszcze raz Ci dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był pułkownik Piotr Lewandowski. Dziękuję bardzo.